Za nami siódma kolejka Tarnowskiej Ligi Futsalu. W pierwszym meczu Gryf Bożencin przegrał z Panoramą GSM 0-3. Następnie Lumaro Elbud pokonało Grupa Azoty Prorem 3-2. Spawmar rozprawił się za FTM Pec 2-1. Vesta Tarsped uległa Topikar Autoczęści 5-2. Na koniec drużyna Vita Sport Rock'n'Roll wygrała z Lech Torpeda 3-2. Na czele tabeli jest Lumaro Elbud z 19 punktami. Na drugim miejscu plasuje się ekipa Panorama GSM z 16 punktami. Trzecie jest Topikar Autoczęści z 13 punktami. Na szerszą relację z siódmej kolejki zapraszamy do obejrzenia programu Futsal w Tarnowie, emitowanego na kanale Amazing Tarnów w sieci kablowej Multimedia Polska o godzinie 20:15. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.